Dzień dobry Państwu. 1 maja 2004 roku Polska stała się integralną częścią Unii Europejskiej. Za kilka dni obchodzić będziemy świętować jubileusz 20-lecia. Przez ten czas napisano tysiące artykułów, wyemitowano tysiące programów radiowych, telewizyjnych, w których starano się podsumować zyski i straty tej decyzji. My postanowiliśmy zaprosić przed kamery ludzi bardzo młodych. Wtedy, gdy w Kołbaskowie strzelały szampany i korki od szampanów z powodu radości wejścia Polski do Unii Europejskiej, moich gości jeszcze nawet na świecie nie było. Przedstawiam Eliza Bochańska i Bartosz Bednarski, 8 liceum ogólnokształcące w Opolu, 2 klasa o profilu europejskim. Witam. Witamy również. Serdecznie. To może powiedzcie coś o sobie, co to za klasa, czego tam uczą, jakie są ewentualnie przyszłość po ukończeniu takiej klasy. Dobrze, no to jesteśmy w klasie drugiej, jak pan wspomniał, liceum numer 8 w Opolu. Jesteśmy w klasie o profilu ogólnoeuropejskim, gdzie specjalizujemy się szczególnie w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, jak i jest też różne wspomnienia o prawie, prawie administracji. Naszym patronem jest Europe Direct. Często odwiedzamy uniwersytet na różnych szkoleniach, warsztatach. A w Brukseli już byliście? Jeszcze nie, ale... W Brukseli nie, ale w Parlamencie Europejskim dokładnie. Przed miesiącem byliśmy. Dokładnie. A jaka przyszłość po takim kierunku? Co zamierzacie robić? Nasz profil obejmuje rozszerzenie z WOS-u, rozszerzenie z historii lub geografii, rozszerzenie z angielskiego, więc to jest to typowo profil humanistyczny. Można po nim iść na prawo, na administrację. Myślę, że na ekonomię też można byłoby iść, ale tutaj też matematyka jest ważna. Na humanistyczne, przede wszystkim na humanistyczne. Na stosunki międzynarodowe wydaje mi się, że także. Słuchajcie, to pierwsze pytanie. Jak oceniacie wy, ludzie młodzi, którzy oczywiście czasy przed wejściem znacie z opowiadań rodziców? Bo jak wspomniałem, w momencie, gdy podpisywaliśmy te wszystkie dokumenty i cieszyliśmy się z wejścia, was jeszcze na świecie nie było, ale dorastacie, jesteście w liceum, w kierunku specjalizacja Unia Europejska, macie więc pewien pogląd. Dobra to była decyzja? Opłacało się? Warto czy nie? Czy tak jak przez 8 lat nam mówiono, że wstąpienie do Unii Europejskiej zabrało nam suwerenność? To może proszę ja zacznę. Tak. Zdecydowanie. Przez te 20 lat dostaliśmy ogromne ilości środków. Wpłacamy złotówkę na ten moment, a 3 złotówki otrzymujemy. Oczywiście to się może zmienić w niedalekiej przyszłości, bo jeżeli jakieś państwo nowe dołączy, część tych środków będzie musiała być przekazana i rozłożona właśnie na państwo wstępujące, żeby wyrównać ten poziom. Ale tak, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było ważne. Kto żył w okresie PRL-u i ogólnie przed wstąpieniem Polski do wspólnoty, bardzo dobrze wie, jakie były problemy na granicach, jakie były problemy z niestabilnością gospodarki, jak wyglądał handel w tamtym czasie. Wydaje mi się, że takie programy jak Erasmus też są dobrym przykładem na to, właśnie z perspektywy młodych, z perspektywy... Czyli otworzył się świat tak, dla was. Tak, dokładnie. I trochę dziwi mnie fakt tego, że osoby, które dobrze wiedzą, jak to wyglądało przed wstąpieniem do wspólnoty, uważają, że powinniśmy w tym momencie opuścić Unię Europejską. A ty, Eliza, jak uważasz? Również z perspektywy licealistki dużo słyszymy i dostajemy różne oferty różnych wyjazdów, czy to właśnie Erasmusy, czy na studiach, czy w liceum. Myślę, że to jest bardzo zachęcające i faktycznie pokazuje, jak też mamy wolność na zasadzie podróżowania o wiele bardziej rozszerzoną i na pewno jest to pozytywny odbiór. Ale przynależność do takiej grupy, do takiej wspólnoty, no, pociąga za sobą też i pewne mankamenty, bo trzeba się dostosować do pewnych decyzji. No teraz na przykład rolnicy bardzo są niezadowoleni, że każe im się coś tam zaorać albo czegoś nie uprawiać i tak dalej, i tak dalej. No i ta suwerenność, o której mówiono. Czy waszym zdaniem przez 8 lat to boksowanie się z instytucjami Unii Europejskiej w sprawie praworządności, a za tym stały duże pieniądze, to było potrzebne czy nie?
Mogę powiedzieć tak. Przez te 8 lat poprzedni rząd starał się bardzo usilnie odsuwać lub też oddalać termin odebrania przez Polskę pieniędzy z KPO. Jakie to konsekwencje ma? Opóźnienie dostawy pieniędzy, które już mogły działać, mogły pracować chociażby na odbudowę polskiej gospodarki po pandemicznej zapaści. A jeszcze tak z perspektywy czasu można powiedzieć, że to było niepotrzebne. I to naprawdę było niepotrzebne, bo te pieniądze mogły właśnie już działać. 47%, jeżeli się nie mylę, to zielona transformacja. Natomiast w odniesieniu do VAT, o których Pan przed chwilą wspomniał, czyli o tych mankamentach właśnie, o tej zaburzonej suwerenności, Polska przystępując do Unii w pewnym stopniu godziła się na to, podpisując traktaty akcesyjne i inne, że pewną część swojej suwerenności oddaje na rzecz wspólnoty. Było to oczywiste, jednakże wydaje się, że Unia Europejska chce być za drastyczna i zbyt szybko pewne kroki chce podejmować naraz. Mamy tego przykłady właśnie po ostatnich protestach rolników. Niektóre rzeczy mogłyby być wydłużone w czasie. Mhm. Przykładem też takiego mankamentu może być to odnośnie transformacji energetycznej, ale zielonej transformacji. Odnawialnych źródeł energii, tak? Tak. Unia Europejska chce, żeby Europa była kontynentem ekologicznym, kontynentem zielonym. Unia Europejska wydaje się, że nie widzi też w pewnym stopniu tego, że Europa to nie jest cały świat. To, co my wyprodukujemy przez kilka miesięcy, niektóre kraje mówię oczywiście o dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancjach, wyprodukuje w miesiąc albo w jeszcze krótszym terminie. Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna dostosować możliwości krajów europejskich i przede wszystkim swoją pozycję na świecie do tego, żeby przekonać inne państwa na świecie, które powiedzmy produkują więcej tych szkodliwych substancji, żeby to one ze współpracy chociażby z Unią Europejską zaczęły jakieś kroki w tym podejmować. Nie można podejmować decyzji w ten sposób, że zamykamy wszystkie kopalnie węgla kamiennego i stawiamy wiatraki. A Eliza co o tym sądzi? Również uważam, tak jak Bartek wspomniał, że nie zawsze się tyczy właśnie to, szczególnie nas. Są naprawdę duże, ogromne plany, jednak jak na nasz kraj, Polskę, nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, prawda? Są jednak plany, a jednak możliwości są całkiem inne, szczególnie jak na naszą wagę kraju, tak? Ale jeśli dojdziecie do władzy, kiedyś ty Bartek czy ty Eliza zostaniecie przewodniczącym parlamentu, będziecie pracowali w instytucjach ministerialnych, będziecie dążyć do tego, żeby Polska umacniała swoją pozycję w Unii Europejskiej, czy raczej szła drogą Wielkiej Brytanii? Teraz może ja tak. Myślę, że oczywiście, że tak, aby umacniała. A jeśli chodzi o Britex czy Polexit, to na pewno na ten moment odpada ta sytuacja, ponieważ no, w porównaniu do Wielkiej Brytanii nie mamy na takim poziomie rozwiniętej gospodarki, to przede wszystkim. No i jednak duże są korzyści, które wynosimy z przynależności do Unii Europejskiej. I myślę, że na ten moment nie wchodzi w grę absolutnie wyjście. Za ponad miesiąc wybierać będziemy posłów do Europarlamentu. Czyje interesy powinien waszym zdaniem reprezentować europoseł? Bo bardzo często słyszę, że jak zostanę europosłem, to załatwię trochę asfaltu na drogę, bo droga jest dziurawa i tak dalej, i tak dalej. Czy powinien reprezentować interesy Polski na arenie międzynarodowej, światowej, wobec na przykład Stanów Zjednoczonych czy Chin, reprezentować Unię Europejską, czy nawet reprezentować interesy Polski, ale czy również gminy, powiatu, miejsca, z którego pochodzi? Reprezentowaniem Unii Europejskiej na zewnątrz zajmuje się Komisja Europejska, nie Parlament Europejski. Wybieramy posłów bezpośrednio. Co to oznacza? Oznacza to, że poseł, który jest wybierany, w pewnym stopniu oczywiście reprezentuje swój region, ale jest to w pewnym stopniu mandat zaufania w rozumieniu europejskim, czyli jest obywatelem
swojego kraju i powinien na rzecz swojego kraju działać, ale także jest obywatelem Europy, czyli jest Europejczykiem. Powinien te dwie rzeczy łączyć. Na jakim miejscu stawia swój kraj, na jakim miejscu Europę, to już zostawiam temu posłowi. Jeżeli chodzi o reprezentowanie gmin, powiatów i jednostek terytorialnych, zajmuje się Komitet Regionów. I tu powinna być stosowana zasada subsydiarności, czyli podziału ról, podziału władzy, że jeżeli pewne zadania są do wykonania ze szczebla niższego, to szczebel niższy powinien te zadania realizować, niekoniecznie europoseł. Za mniej więcej 2 tygodnie w całym kraju uroczyście świętować będziemy to 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Wiele inicjatyw, także młodzieżowych, z tej okazji się pojawia. Jak wy zamierzacie świętować tę rocznicę? Tak się składa, że w przyszłym tygodniu w naszej szkole zaczynamy, w zasadzie może nie tyle zaczynamy, bo tak na dobrą sprawę, to zaczęło się już dzisiaj. Będzie tydzień europejski związany z młodzieżą. W zasadzie jesteśmy świeżo po dzisiejszej debacie w naszej szkole właśnie na temat imigracji w Unii Europejskiej, jak to powinno wszystko wyglądać. Aktualny temat bardzo. Tak. W przyszły piątek jest konkurs, kolejny etap konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Jeżeli się nie mylę, w czwartek będą stoiska z poszczególnymi krajami europejskimi. Uczniowie będą reprezentowali, powiedzmy, i w zasadzie prezentowali kulturę. Mamy też zaplanowaną, zobaczymy jak będzie z pogodą, zatańczenie Belgijki jako takiego symbolu europejskiego. Ale oprócz takich inicjatyw, które będą w przyszłym tygodniu, wiele inicjatyw jest już za nami. Byliśmy właśnie w Parlamencie Europejskim, bo braliśmy udział w konkursie Euroscola. Wychodzimy na uniwersytety, mówimy o prawie Unii Europejskiej, o całej sytuacji Unii Europejskiej. Także nasza szkoła, można powiedzieć, że jest naprawdę centrum takiej nauki europejskiej. Zresztą nasza szkoła też jest w projekcie Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że jeszcze silniej jesteśmy z tą Unią Europejską związani, jako nieliczni w regionie. Czyli 8 Liceum LO w Opolu, przykład godny naśladowania. Bardzo dziękuję. Eliza Bochańska i Bartosz Bednarski, 8 LO w Opolu, 2. klasa o profilu europejskim, byli gośćmi rozmowy przy oknie. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy również. Dziękuję państwu, do zobaczenia i usłyszenia.